Wolf, ale idąc tym środkiem, bo jeszcze jest decyzja o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym. Na zmianie etapów sprzed kilku tygodni, na którym widać brutalność i bezwzględność 14-letnich dziewczynek, wywołały dyskusję o bezpieczeństwie w szkołach. Sprawę wyjaśniają kuratorium i prezydent Gdańska. Zaniedbań ze strony dorosłych szuka też prokuratura. Słuchasz informacji? Tak, tak, tak. To kilka przeszukanych domów i mieszkań oraz 11 osób w aresztach to bilans akcji antyterrorystycznej po zamachu w Londynie. Policjanci nie potwierdzają, czy zatrzymani współpracowali z napastnikami, którzy w sobotę wieczorem zabili 7 osób i zabili blisko 50. Nie ujawniają też tożsamości samych zamachowców. Ci zostali zastrzeleni, gdy z maczetami rzucili się na... Nie, no, może pani jeszcze mogę podać jeszcze inny numer. Londyńskiej Policji Metropolitalnej 882. 882-761-946. Stany Zjednoczone liczą, że rozłam wśród krajów Zatoki Perskiej nie odbije się negatywnie na walce z terroryzmem. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson, komentując w Arabii Saudyjskiej i teraz już 5 państw po zawieszeniu stosunków dyplomatycznych z Katarem, stwierdził, że Waszyngtonowi zależy na jedności w regionie i zachęcił strony do rozmów. Uważamy, że to istotne, żeby kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej działały wspólnie, ale nie sądzę, że ten konflikt będzie miał jakikolwiek znaczący wpływ, jeśli w ogóle, na zjednoczoną walkę z terroryzmem w regionie czy na świecie. Decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych jako pierwsza podjęła Arabia Saudyjska, oskarżając Katar o wspieranie terrorystów z Al-Kaidy i tzw. państwa islamskiego. W ślady za nią poszły Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrain, Egipt i Jemen, a teraz zamierza dołączyć do nich Libia. Konflikt w rejonie Zatoki Perskiej powodował wzrost cen ropy na światowych rynkach. To są informacje Radia Tok FM, a w nich sport. Polka i na świątek zagra dziś w debu juniorskiego turnieju French Open. Po południu wraz z partnerką Mają Falińską w pierwszym meczu zmierzą się z kolumbijsko-brazylijskim duetem Serrano Pedretti. O szczegółach Maciej Rudnicki. Z jakiego księgowania? Czego? Warszawianka ma 175 cm wzrostu, a od 5 dni 16 lat. Jak mówią trenerzy, a to co ty się przejmujesz? To była niedziela, to się zaksięguje. Co ty się tam przejmujesz? Zorientowana jest na początku 7 setki WTA, ale w rankingu niższej rangi, czyli... A to nie sprawdzaj, no. Świetnie teraz. Już w pierwszej rundzie singla, gdzie rozniosła Tajwankę En Shuo Yang. Już rok temu była w ćwierćfinale, o powtórkę w tym roku nie będzie łatwo, bo po drodze pewnie spotka się z najwyżej rozstawioną Rosjanką Anastazją Potapową. Dziś debel z Mają Falińską. Na sukces tej pary też można ostrzyć sobie zęby, bo chociaż dziewczyny nie są rozstawione, to w końcu mistrzyni Europy i finalistki tegorocznego Australian Open. Marcin Jedliński, Tok FM. Za chwilę powiem zapowiadę kolejne informacje w radiu Tok FM o 12.20. Na południowych krańcach Polski może popadać i zagrzmieć, w pozostałych regionach na przemian chmury i słońca. W Trójmieście 19 stopni, Gdańsku, Pogorzowie, Szczecinie 21, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Kielce 22, Poznaniu, Łodzi, Katowice, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie 23, Wrocławiu 24 stopnie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Słyszał pan plotki o rekonstrukcji rządu? Podobno pani premier Szydło ma być marszałką Sejmu, a premierem pan Morawiecki. Te plotki powracają co jakiś czas. Wiem też, że premier Szydło zaprzeczyła, chociaż z pewnością to nie ona jest decydentem, więc jeśli nie zaprzecza Jarosław Kaczyński, może czegoś nie wie. Może czegoś nie wiedzieć. Mówi się o zmianach w rządzie w kontekście lipcowego kongresu PiS-u. Trudno powiedzieć. Ja oceniam, że raczej do korekt szybko nie dojdzie. Myślę, że jesień, taki półmetek, to będzie ten moment, gdzie już rok do wyborów samorządowych, dwa bo parlamentarnych, wtedy będą możliwe korekty, nie w ciągu najbliższych tygodni. No właśnie, ale opozycja, jak rozumiem, choć niewielka, ale jednak pewien wpływ ma, przynajmniej na debatę w tej sprawie. Dlaczego jeszcze opozycja nie złożyła wniosków w sprawie Mariusza Błaszczaka, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w sprawie śmierci Stachowiaka? Już rok minął. Zrobiliście wielką awanturę. No i tego wniosku nie ma. Ale wyraźnie powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu,
że dajemy pani premier czas do końca tygodnia, żeby zdymisjonowała Jarosława Zielińskiego, wiceministra odpowiedzialnego za policję, no to będzie wniosek w tym tygodniu. Tu nie ma co do tego wątpliwości, że taki wniosek będzie już drugi w tej kadencji, więc minister Błaszczak dołączy z tym dubletem do ministra Macierewicza, który też już dwa razy był obiektem obrad. I to generalnie jest bardzo przykre, bo najgorszymi ministrami tego rządu są ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Powiedziałby, może nieładną polszczyzną, resorty siłowe, ale trochę tak jest, że tu, gdzie powinno być najmniej polityki, najwięcej skuteczności i ciszy, to mamy skandale, hałas, no czy taką zwykłą nieudolność, bo... od tych tortur i zabójstwa, bo tak to trzeba nazwać. Usłyszeliśmy od policji słowo przepraszam, ale co do okoliczności, no to cały czas nie mamy tutaj szczegółowych wyjaśnień. A przede wszystkim, no nie bardzo wiemy, jak wygląda sprawa odpowiedzialności za nadzór nad policją ze strony ministerstwa. Wielu policjantów, także tych jeszcze w służbie czy emerytowanych, zgłasza się do nas i opowiada rzeczy, które jeżdżą włosy na głowie. Politykę kadrową wewnątrz policji prowadzi wiceminister Zieliński z posłami PiS-u lokalnymi, a komendant główny na naradach przyznaje, że nie ma wpływu na to. Więc to zupełnie psuje policję od wewnątrz, sprawia, że potem się okazuje, że komendant główny policji ten dramatyczny, wstrząsający film z Paralizatora zobaczył po raz pierwszy w TVN-ie. I wiceminister, który zapowiadał wyjaśnienie sprawy rok temu na komisji, no nie zrobił nic. To mi się po prostu w głowie nie mieści. Też byłem wiceministrem, ministrem. Nie wyobrażam sobie, żeby w sprawie tak dramatycznej, gdzie zginął człowiek, po prostu nic przestrzegnie robić. A z drugiej strony policja sama nie działa, bo są nominaci polityczni, z jednej strony niekompetentni, z drugiej może, nie wiem, boją się zwracać głowę przełożonym. Nie wyobrażam sobie, jak to może działać i na pewno my tej sprawie tak nie zostawimy. To jest jedna z najważniejszych spraw ubiegłych tygodni, bardzo mocno podważająca jakąkolwiek wiarę w to, że służby państwowe, struktury państwowe za czasów PiS-u działają, bo to, co się, po pierwsze się nie miało prawa zdarzyć, co się zdarzyło na komisariacie, ale ten rok zaniechań, rok milczenia i dopiero reportaż telewizyjny, który tutaj potrząsa Polską jako moment działania, to naprawdę absolutny skandal. Panie premierze, odtrąbiliśmy, w zasadzie rząd odtrąbił wielki historyczny sukces polskiej dyplomacji. W przyszłym roku Polska stanie się niestałym członkiem bezpieczeństwa ONZ. To jest ogromny sukces wszystkich zaangażowanych w polską politykę zagraniczną, posłów, senatorów, rządu, prezydenta i pani premier. Tak mówił Witold Waszczykowski. Polska po raz piąty będzie członkiem niestałym Rady Bezpieczeństwa ONZ. 190-0, tak nazwał ten wynik głosowania Witold Waszczykowski. Czy to sukces, czy może nie sukces, jak stwierdzi część opozycji? To jest na pewno osiągnięcie, bo pokazujące, że jesteśmy w stanie doprowadzać do takich sytuacji, i to może mało eleganckie było ze strony ministra Waszczykowskiego, czy prezydenta, dużo nie wspomniało o poprzednikach, którzy najbardziej tu minister Sikorski, minister Schetyna, się nastarali, podjęliśmy już w 2009 roku. Natomiast ten triumfalizm, to ogłaszanie 190-0, wydaje mi się bardzo infantylne, takie prowincjonalne. No Polska też w 1982 roku była, gdy była w stanie wojennym, już za wolny Polski była w 1996. Więc to jest odpowiedź na 27-1. Ale to są zupełnie nieporównywalne sytuacje, więc boję się, że PiS desperacko szukając jakichś sukcesów i potwierdzania własnej pozycji nie dogonią. On głosi, że dzięki nim słońce świeci. No, bardzo to było infantylne. Myślę, że może mieć i obecny rząd, i oczywiście minister Waszczykowski, czy prezydent satysfakcję, tego nie odmawiam. Natomiast wydawało mi się, że, ja nie pamiętam, że w 1996 roku ówczesny prezydent, premier, ministerstwa zagranicznych urządzali takie show z tego powodu, że Polska została niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że
też jeszcze jako kraj, jako opinia publiczna potrzebujemy trochę więcej dojrzałości, żeby po pierwsze tych spraw nie rozpatrywać w takim odwiecznym konflikcie, po drugie nie uważać rzeczy za znacznie poważniejsze niż one są, ani też nie zawoływać się nawzajem. Znaczy ja tutaj widziałem bardzo wyraźnie odreagowanie na to trasie 7:1 na zupełnie nieporównywalnych polach. Mówienie, że skoro w ONZ-cie państwa Unii Europejskiej głosowały na Polskę, to znaczy, że mamy mocną pozycję w Unii Europejskiej, no dobrze by było, żeby tego nie za granicą nie czytać, bo to są bardzo powierzchowne argumenty. No dobrze, panie premierze, to w takim razie porozmawiajmy trochę ekspercko, to znaczy opowiedzmy o tym, czym jest Rada Bezpieczeństwa ONZ. No wiemy, że składa się z 5 stałych członków i to są największe mocarstwa, czyli Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania. No i 10 członków niestałych, reprezentujących taki parytet kontynentów czy regionów świata. Bo Polska idzie tam, rozumiem, z pewną misją do tej Rady Bezpieczeństwa, mianowicie z taką misją zreformowania tego ciała. To jest najważniejsze ciało ONZ, jeśli chodzi o pilnowanie pokoju na świecie. Na czym polega problem Rady Bezpieczeństwa? Problem Rady Bezpieczeństwa polega na tym, na czym polega jej siła, to znaczy na prawie weta tej stałej piątki, co oznacza, że pole manewru Rady Bezpieczeństwa jest bardzo małe, gdy nie ma konsensusu między tymi największymi państwami i wiele ze spraw ostatnich lat rzadko uzyskiwało taki konsensus i tutaj po jednej stronie mocarstwa Zachodu, po drugiej Rosja i Chiny. Oczywiście jest stały wątek, czy ten skład Rady Bezpieczeństwa no nie zestarzał się w tym sensie, że może tu ktoś nowy powinien się pojawić. Niemcy przecież czasami takie aspiracje zgłaszają. Natomiast to jest trochę tak jak z demokracją. Niczego lepszego nie wymyślono. Sądzę, że reformy Rady Bezpieczeństwa czy ONZ-u są bardzo mało prawdopodobne, bo wymagałyby zgody wszystkich, a co najmniej tej piątki. I dla tych najważniejszych państw jest to instrument stałego oddziaływania na sytuację światową, opinię publiczną. Ambasador Stanów Zjednoczonych. To jest skuteczny sposób oddziaływania. Czasami skuteczny, czasami nie. Wiele z działań ostatnich dziesięcioleci podjęto z mandatem Rady Bezpieczeństwa. To była zupełnie inna sytuacja niż jednostronne interwencje czy takie działania, które budziły wątpliwości. I pewnie tej zgody Rady Bezpieczeństwa brakuje przy takich sprawach jak Syria i tego rodzaju konflikty. Natomiast no, ci niestali członkowie Rady też nie łudźmy się, że tutaj jakąś mamy gigantyczną rolę do odebrania. To będzie ważny głos. Tutaj przypomina mi się radość ministra Waszczykowskiego, że pogratulował minister Ławrow tego wyboru i wiceministrowie się umówili na pilne konsultacje. To też mi się wydało bardzo infantylne, takie znaczy, że skoro Rosja nam pogratulowała, to znaczy, że tutaj teraz już jesteśmy jacyś lepsi, mocniejsi. Na pewno powinniśmy wykorzystać te 2 lata na dobrą aktywność na rzecz pokoju w różnych miejscach, na wspieranie Zachodu, nie na grę jakąś, tylko na wspieranie Zachodu. Też cieszyłbym się bardzo, gdyby polska opinia publiczna więcej dzięki temu wiedziała o świecie, o konfliktach, więcej w mediach się mówiło o świecie. My naprawdę, nawet to porównuję do innych europejskich krajów, bardzo mało wiemy. Mamy mało korespondentów zagranicznych w mediach, którzy patrzą polskimi oczami i pochłaniamy to, co się dzieje w telewizji, a w telewizji nieszczęścia, zamachy, katastrofy, mało rozumiemy ten świat, więc jeśli władze państwowe i opozycja będą chciały wykorzystać te 2 lata na trochę więcej rozmowy w Polsce o świecie, to będzie na pewno z korzyścią. Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. Tomasz Siemoniak, były wicepremier i minister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, jest moim i państwem gościem. A teraz na poważnie. Polacy najgorsi, mało o świecie, nic nie wiedzą. Wszystko kit.
na czorni, no to wiadomo. Polacy nic nie wiedzą, mało nie rozumieją, nic nie rozumieją, nic nie wiedzą. Pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku, od piątej. Do usłyszenia. Reklama. Przedsiębiorco, zyskaj radość z pierwszego klienta. Przedsiębiorco, zyskaj przychód z pierwszej faktury. Ty też, przedsiębiorco, zyskaj radość z małego sukcesu. Otwierając konto firmowe w mBanku, zyskaj gwarancję prowadzenia konta i ważnych usług za 0 zł przez 24 miesiące. Promocja trwa do 30 czerwca 2017 roku. Szczegóły regulamin na mBank.pl/firma. Józef teraz Lidl. Tydzień francuski Azur. Oryginalne francuskie sery już od 4,99 za opakowanie. Oraz suszone salami z orzechami włoskimi w super cenie. 7,99 za 250 gram. Lidl. Za tydzień coś nowego. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Przepyszna promocja w Biedronce. Biedronka jak zwykle ma coś specjalnego. Teraz promocje na świeże mięso wieprzowe. I to jaką promocję? Minimum 25% taniej. Spiesz się i korzystaj. Świeże mięso wieprzowe, dużo, dużo tańsze. Minimum o 25%. Na przykład schab pakowany próżniowo, jedynie 9,99 za kilogram. Oferta ważna tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Przez tę menopauzę mam zimne pracę, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem, brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły to i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza. Lżejsza niż myślisz. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych. Na stałe. Poznaj nowe niższe ceny, biorąc na kartę Jaguar Premium. Jaguar XL 1590 zł. A zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na Jaguar.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tak, słucham. Informacje TOK FM. 12.25 roku już się zapraszam. Alert terrorystyczny w Wielkiej Brytanii zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie, zapowiedziała premier Teresa May. Tak. 5-stopniowej skali, które oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo kolejnych zamachów. Premier spotkała się dziś z szefami służb. Omówiona została sytuacja po sobotnim zamachu w Londynie, podczas którego napastnicy najpierw wjechali furgonetką w tłum, a potem ruszyli na cywilne zaczytami. To na tej zasadzie, że trzeba przyjść. ...mogą być powiązane z atakiem. Do jego zorganizowania przyznała się Organizacja Państwo Islamskie. Prezydent Francji Emmanuel Macron po ataku na wyspach wzywa z kolei do walki z propagandą terrorystyczną w mediach społecznościowych. Dobrze. Politycy apelują też do zacieśnienia współpracy europejskiej i międzynarodowej przeciw terroryzmowi. Słuchasz informacji TOK FM. Minister Witold Waszczykowski doktor Kubie będzie na Kubie. To pierwsza od ponad 30 lat wizyta na tej wyspie szefa polskiej dyplomacji. W Hawanie ma zaplanowane rozmowy ze swoim odpowiednikiem Bruno Rodriguezem. Ministrowie mają podpisać dokument ustanawiający mechanizm konsultacji politycznych między Polską a Kubą oraz porozumienie o współpracy w dziedzinie turystyki. Parafowana ma być też umowa o transporcie morskim między obu krajami. Kraków wraca do przedwojennej tradycji hucznego świętowania Dni Miasta, które potrwają aż miesiąc. Dziś w ramach tych obchodów świętoflogi szczegóły Katarzyna Młynarczyk. Radni ustanowili je w rocznicę lokacji miasta Krakowa. Biało-niebieskimi barwami przystrojone są urzędy, instytucje miejskie, tramwaje i szkoły. Przygotowaliśmy również taki specjalny informator o symbolach miasta Krakowa, żeby ta edukacyjna została spełniona. Mówi Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta. Nawiązanie do tradycji przedwojennych oraz pierwsze obchody
zakończone były w 1936 roku, następnie w 1938 roku, co 2 lata, gdy wojna przerwała konsulową tradycję, został odnowiony w 1938 roku. Teraz Kraków wraca do tradycji przez cały miesiąc. Z tej okazji mieszkańców i turystów czeka wiele atrakcji. Tak. Festiwal, kolej komika, wianki i święto muzyki, ale też regularne potańcówki na różnych placach w mieście. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk, TOK FM. Kolejna informacja Radio TOK FM o 12.40. A właśnie, co ty nie wiesz? Przelotny etap jedynie na krańcach południowych, poza tym raczej słonecznie do końca dnia i przeważnie od 19 do 24 stopni. Również noc będzie dość pogodna. Jutro natomiast cieplej niż dziś, ale w całej zachodniej połowie kraju i na południowym wschodzie możliwa burza. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. No dobra, no dobra. Przyjedziesz tutaj do nas na Saską? Proszę Państwa, po zamachu, ostatnim zamachu w Londynie... No nie musisz. New York Times napisał taki tekst, a tak w Londynie no już, to członek, który wciąż jeszcze nie może pozbierać się po wydarzeniu w Manchesterze. I ten nieco protekcjonalny ton amerykańskiej gazety doprowadził Brytyjczyków do... A nie, właśnie, że jutro ja pracuję, może pojutrze. Zarówno, źle mi się powiedziało. Jutro, tak, w środę, no. Autorka Harry'ego Pottera, ale także... No, 11. Piszą, kiedy Brytyjczycy nie są w stanie się pozbierać. Dobra. W sytuacji, gdzie potrzeba jest zbyt duża, by zmieścić się do postępu. A w takich sytuacjach tutaj też padało porównanie z bombardowaniami podczas II wojny światowej, jak i w momencie zagrożeń terrorystycznych Brytyjczycy są dzielni. No, są dzielni. Tutaj oczywiście trzeba pamiętać o bardzo skomplikowanej relacji brytyjsko-amerykańskiej, które miał okazję kiedyś słuchać jakiejś dyskusji Brytyjczyka z Amerykaninem, to trochę tak jak takie małżeństwo, w gruncie rzeczy po 200 latach, gdzie wszystko już było, gdzie Brytyjczycy spalili Biały Dom na początku niepodległości, w ogóle Stany Zjednoczone powstały jako taka antyteza, więc Brytyjczycy trochę źle przyjmują tego rodzaju komentarze. Natomiast wydaje mi się, że on jest krzyczący w tym sensie, że to jest bardzo silne państwo, silne społeczeństwo, rozumiejące sytuację. Oczywiście tam są za kilka dni wybory, te emocje są rozpalone, to wszystko jest niesłychanie dramatyczne. Natomiast wydaje mi się, że takie niedocenianie Brytyjczyków czy lekceważenie, zresztą podobnie jak i Francuzów czy Niemców, wydaje mi się bardzo nie na miejscu. Niektórzy politycy PiS-u, którzy właśnie uwielbiają śmiać się z tego, że ktoś kredkami coś narysował i że mówi się o współczynku i tak dalej, no chyba zupełnie nie rozumieją tego, że mówimy o państwach, które mają bardzo silne służby, bardzo silne armie, które no, udaremniają różne zamachy, dowiadujemy się o tym po czasie, więc taka polska wyższość w tym przypadku wydaje mi się mało uzasadniona. Amerykanie też do World Trade Center uważali, że wygrywają, jeśli chodzi o terroryzm. Tak naprawdę ale, ten terroryzm stanął się. Ale będzie sam jechał, czy z kim? Ale porównywalny do lat 70. czy 90. w Europie, więc no. Myślę, że... Ale to jakieś to dziwne, bo to już trzy dni, to kiedy to było? Piątek? Do końca. Albo po prostu poszedł jakimś banałem, a ta sprawa jest znacznie głębsza. No właśnie, ale pokazałeś rachunek? Zagrożeń terrorystycznych i zamachu jest, wydaje mi się, bardzo dobrą pożywką. Nie, jakie problemy? No to pokazywałeś rachunek jej? Brytyjskich, które już... I dobrze numer wpisany? Powiedziała premier Theresa May. No to ile to? 5 dni? To już dawno powinno być zaksięgowane. No i ale po co ci ten telefon? Ty masz telefon. No jeszcze raz, co to za telefon? Bo to były pożyczka do mnie szła.
no z polskiej opinii publicznej... Telefon PJ7, tak? Winę za zamachy ponoszą ci wszyscy liberałowie, którzy dopuścili do multikulty. Cokolwiek to znaczy. No ta dyskusja, no właśnie, dobre zakończenie pytania, bo... No to i tak tanie. Mieszają się różne pojęcia i... Niektórzy ale wiesz, ty zaraz tu poddajesz, tam poddajesz i sam nie będziesz wiedział, co będziesz miał. Na Zachodzie określają, tylko zapominając też, że samych Polaków, których niemało jest... No to się na pewno tak dziękuję, bo to może było przez niedzielę, tak szło i to było święto Matki Boskiej Grobnicy, bo sobie wcipkę włożyła grobniczkę i tam zaszumkło wcipce. No i to nie było księgowane przez te święta Matki Boskiej. Jak ma się ta fala terroryzmu do powszechnych tamtego? No to który będziesz? Wyglądała polityka asymilacji. Ale jedziesz skąd? Asymilacji w poszczególnych państwach. Przecież Turcy... Przecież masz... To jest kwestia lat 60. Oni już wtedy się już zaczęli pojawiać masowo. Ale ty słuchaj, co ci ludzie mówią, tam ma 143. Kwestia Francji, Wielkiej Brytanii. To będziesz jechał, 10 razy się przesiadał, a dzisiaj jest strajk taksiarzy, także lepiej usiąść na 143, on często jeździ i tu na Saską przyjedziesz. Jest strajk taksiarzy. Więc wydaje mi się, że bardzo powierzchownie w Polsce do tego podchodzimy. Sprawa uchodźców, nielegalnych imigrantów jest gorącym tematem w debacie politycznej, więc stąd... Takie właśnie opinie. Myślę, że warto nie tylko tym rozmawiać, ale też jeździć i przeglądać i patrzeć, jak to wygląda. I jak ktoś zobaczy sobie ten Paryż, Londyn, Berlin, inne miasta, no to będzie ostrożny we wrzucaniu takiego wszystkiego do jednego worka i będzie ostrożny w prostych receptach, tak? To znaczy w mówieniu, że to jest jakaś jedna prosta przyczyna, jak ją się zlikwiduje. Gdzieś widziałem dzisiaj wpis na Twitterze wicepremiera Gowina, który wskazuje, jak zwalczyć przyczyny terroryzmu. I pierwsze to jest zaprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie. No, to naprawdę mądra uwaga, bardzo mądra. Natomiast no, mamy ogromne problemy. To, co się dzieje w Syrii, ma swoje przyczyny. Arabska wiosna, 2011 rok, Asad, Rosja. To są wszystko bardzo skomplikowane procesy. I też powstanie państwa islamskiego, wcześniej Al-Kaidy, ten terroryzm zakorzeniony w islamie, to są ogromne problemy, z którymi Zachód walczy. Czasem skutecznie, czasem mniej. No i tylko mówię, u nas lubi się wykorzystywać te sytuacje do takich prostych recept. Wróćmy na moment. Zachęca pan do podróżowania. Ja chciałbym, żebyśmy wrócili do kraju. Przynajmniej na chwilę, przed wakacjami. Otóż dotychczasowa szefowa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, pani Małgorzata Sadurska, odchodzi z kancelarii i według nieoficjalnych informacji ma zostać szefową KZU. I tu mam do pana dwa pytania. Znaczy, po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że każda spółka Skarbu Państwa powinna mieć jakiegoś politycznego komisarza. A po drugie, w ogóle po co Państwu KZU? Politycy PiS-u bardzo ostro krytykowali tego rodzaju nominacje, więc w tym przypadku widać, że zresztą to jest kolejny przykład aktywnego polityka PiS-u, który przechodzi wprost do biznesu państwowego. A może być jakiś biznes państwowy jest potrzebny po to, żeby mieć czesne na kule. Zarówno państwo, czyli Platforma Obywatelska, czyli wy, mieliście czesne na kule dla swoich, a teraz na PiS. No, w przypadku tych największych spółek jednak to byli fachowcy z rynku, czy w przypadku PZU, Orlenu, czy KGHM-u, zupełnie nieporównywalni do tych nominatów politycznych. Nikt wprost z polityki na tak wysokie stanowiska nie przechodził. Przecież czy to jest normalne, że szefowa Kancelarii Prezydenta to jest jedna z najważniejszych osób w Polsce? No, 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 nie przechodzi właśnie, teraz próbuję sobie przypomnieć te wszystkie nazwiska bezpośrednio, które przeszły z polityki do państwowego biznesu. Już tak wysokiego chyba nikt nie przeszedł. I ja w to
odbieram bardziej w kategoriach politycznych nawet, jako taki sygnał, że prezydentura Andrzeja Dudy już tak się nie liczy, że lepiej być prezesem PZU niż szefem kancelarii u niego. Ja, mając różne poglądy oczywiście z panią minister Saborską, jednak widzę pewien rodzaj ciężaru gatunkowego w niej, grawity takiej, i jednak uważam, że to jest dość poważna osoba z doświadczeniem. I zostawia tam taką dość infantylną grupę kolegów prezydenta wokół niego. I obawiam się, że to jest taki znak, że w PiS-ie wyżej w rankingu funkcji jest bycie prezesem PZU niż szefem kancelarii prezydenta. A oczywiście nie powinno być tak, że renacjonalizujemy wielkie firmy, tak, i że tu PKO będzie państwowe i też inny polityk PiSu tam pewnie zaraz się gdzieś pojawi, bo to nigdy dobrze się nie kończy. To już parę krajów się przekonało, słynne Przebole w Korei, czy wielkie państwowe firmy we Francji, że to nie jest właściwa droga. Właśnie, bo państwo chyba nie jest dobrym właścicielem. Znaczy są takie chyba miejsca, gdzie państwo powinno mieć tu jakiś taki pulpit sterowania, tak to nazwijmy. Tak, jak na przykład o bezpieczeństwo energetyczne, czy o przemysł zbrojeniowy, czy tego typu właśnie strategiczne w gałęzie przemysłu, ale ubezpieczenia. A Boga, po co państwu PZU? Nie widzę tutaj żadnego powodu. Niestety słowo prywatyzacja zostało tak oczernione i cały plan Morawieckiego opiera się na jakichś wielkich państwowych molochach jako lokomotywach gospodarki. Nie ma żadnego powodu, żeby firma ubezpieczeniowa musiała być państwa. Tylko nie na rynku. Tylko, że była swoją specyficzną historię nieudanej prywatyzacji. Portugalczycy, Holendrzy, głośne bardzo sprawy kilka lat temu, więc PZU powróciło tutaj do Skarbu Państwa. To jest raczej trochę tak jak z lotem, tak? Były próby prywatyzacji, próby wejścia w jakieś większe porozumienia i one okazywały się nieudane. Więc w tym przypadku akurat to miało swoje określone przyczyny i pewnie ten moment na korzystną dla Skarbu Państwa sprzedaż jakoś tam minął. Natomiast ja dziwię się bardzo tutaj rządowi, że idzie na takie rozwiązania, bo... Ja się rządowi nie dziwię, bo PZU jest bardzo jednak wygodnym narzędziem. Na przykład jako inwestor, na przykład jako... tak, żeby wykonywać pewne polityczne polecenia rządzących. To się źle kończy, bo to jest tak jak Polska Grupa Zbrojeniowa, którą pan wspomniał, i ona powinna pozostać państwowa, przemysł obronny i tak dalej. Ale jeżeli prezes tej firmy musi realizować polityczne zlecenia ministra obrony w rodzaju kupno stoczni w Szczecinie i wyprodukowanie promów pasażersko-samochodowych za jakieś wielkie pieniądze, a nie kieruje się interesem własnej firmy, to już mamy kłopot. I tak będzie w tym przypadku. Zmuszone będzie PZU, nie wiem, do jakiejś fundacji promocji Polski, do rozmaitych przedsięwzięć, do sponsorowania wydarzeń jakichś politycznych. Wydaje mi się, że im mniej rynku, tym gorzej w takich sytuacjach. I po prostu ludzie będą szukali innych firm ubezpieczeniowych i oby im nie utrudniano działalności polskim, zagranicznym, bo wydaje mi się, że ja na przykład będąc klientem PZU, już nie będę chciał być w PZU, mam wrażenie upolitycznienia tej firmy i że tam się zaraz pojawi Legion Misiewiczów i że będą obsadzali jakimiś swoimi koleżankami i kolegami. Nie chcę, żeby za pieniądze z mojej polisy to wszystko się odbywało. Wolę, żeby to była prywatna firma, gdzie prywatny właściciel, polski czy zagraniczny, pilnuje kosztów i pilnuje, żebym jak najmniej płacił za ubezpieczenie, a nie finansował jakieś polityczne imprezy. Bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był moim i państwa gościem. Już za chwilę informacja Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy, na który zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz. Program przygotował Tomasz Kopka, realizował Adam Szuraj, Mikołaj Lizut. Do usłyszenia. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu, pierworodnego poczęta, odwodzę się za nami, święty Ciebie, grzesznik, ze wszystkich grzechów. Jezus kontynuuje swe dzieło, dzieło mocą ducha, zalepionych uczniów przemieniem misjonarzy, którzy z odwagą niosą Ewangelię ludziom na całej ziemi. Raport
park gospodarczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszego winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Właśnie chciałabym zapytać, co to jest ta szybka ścieżka, bo o niej myślę, kiedy mówię, że można trochę łatwiej, trochę szybciej sięgnąć po pieniądze unijne. Co to jest szybka ścieżka? Szybka ścieżka jest jeden z naszych gotowych programów, który jest dedykowany finansowaniu w gospodarce rozwojowej przez przedsiębiorców. I rzeczywiście tutaj staramy się wychodzić naprzeciw takim potrzebom bezproblemowego i dosyć szybkiego zbierania środków. Ten proces jest ograniczony do minimum, wnioski przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej, znaczną większą dokumentów jest dostarczona przez podpisanie. Owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nas, którzy Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi naszymi, Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Maria z tym Bogiem. Bóg zapodziękujemy Tobie za czwarta i powzięcie na świętej Maryi Panny. Maryja zwzięta do nieba z duszą i ciałem, jako nasza Matka niesie tam ze sobą również i nasze wszystkie modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś jest między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami grzesznymi. No to jest duża bariera. Zwłaszcza dla niektórych przedsiębiorców, to też jest taka, bardzo ważne, żeby się jednego to Maria została wyniesiona ponad zastępy aniołów i świętych. Jest najdoskonalszym stworzeniem, arcydziełem Bożym i czcicielką Boga Ojca. No tak, więc niekoniecznie trzeba to dać na was, oczywiście, że tak. Czyli warto pytać, zadzwonić czy skontaktować się z Narodowym Centrum Badania Rozwoju, czy z krajowymi punktami kontaktowymi, które są w całej Polsce, w każdym województwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty jesteś między niewiastami i błogosławionaś Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, o Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. Intencji Ojca Świętego, pod Twoją obronę modliła się Lucyna z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Makarowcach, Białoruś, z Panem Bogiem. Dziękujemy z powiem. Jeszcze odmówmy za stolicę świętego Józefa Litanię, prosząc o jedność, solidarność i mądrość dla wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu, Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójcy Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida,
światło patriarchów, oblubieńcze Boga Rodzicy, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, co śpi w obrońcu Chrystusa, głów najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztopniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości, miłości i bóstwa, wzorzu pracujących, ozdobu życia rodzinnego, odboru rodzin, opiekuni dziewic, pociecho nieszczęśliwych, nadzieje chorych, patronie umierających, opiekunie Kościoła Świętego, postrachu duchów piekielnych, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowił go Panem domu swego i zarządzał wszystkich Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na ulubieńca najświętszej wicielki Twojego Syna. Spraw, abyś mu dając Bożemu cześć jako opiekunowi zasłużyli na jego rodownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę wszęcową. Dziękujemy pielgrzymom w kaplicy obecnym, także tutaj w studio naszym. Teraz małe pozdrowienie jest z opiekun Głoboszcza. Parafia Świętej Katarzyny w Rożnowie, koło Obornik, Wielkopolska i parafia Świętego Michała Kanioła w Łukowie. Przez pozdrawiamy. Tutaj? Irena Szafik z parafii świętego Michała Archanioła. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy księdza kanonika i całą rodzinę. Radia Maryja. Antonina Perlicjans z parafii świętej Katarzyny Rożnowo. Pozdrawiamy całą parafię, wszystkich uczestników, rodzinę i rodzinę Waszków. Pan Zgnieszek, Rożnowo, parafia, pozdrawiam całą rodzinę i parafian. Pozdrawiam, Zgnieszku, Pani. Tata Matuszy z parafii Rożnowo, pozdrawiam moją kochaną mamę, brata, męża, dzieci i księdza kanonika Jana Stefana. Czyli wszystko jedna parafia jesteśmy, tak? Pięknie. A na dole jeszcze jest część grupy, tak? Cała ekipa. Gorąco pozdrawiam, nie wszyscy będą tu być, no ale wy jesteście ich. Jestem wcielany. Pięknie, dziękujemy. No i zapraszamy jeszcze kiedyś do świątyni już? Tak jest. A już tam są szambrze. Pięknie. Pięknie. No to dziękuję bardzo. Jest godzina 13. Za chwilę serwis informacyjny. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podsumowała kampanię informacyjną Godny Wybór – Przywrócenie wieku emerytalnego. Akcja miała na celu uświadomienie Polakom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. Rząd obniżył wiek emerytalny po tym, jak koalicja PO-PSL podniosła go do 67 roku życia. Teraz zachęca do dłuższej aktywności. Dodatkowy rok to 8% wyższa emerytura. Minister Pracy Elżbieta Rafalska, powołując się na badania CBOS-u, powiedziała, że ponad 70% badanych popiera zmiany emerytalne, wiedząc, że świadczenie będzie niższe. Polacy biorą pod uwagę przede wszystkim stan swojego zdrowia. Więcej niż co czwarta osoba mówi, że nic nie przekonało ich do dłuższej pracy. I na pytanie, gdyby były takie jednak powody, to proszę te powody wymienić. Wymieniane jest zdrowie. Tego zdrowia żadna nam ustawa nie zagwarantuje. I dobra praca, czyli dobry stan zdrowia, to pokazuje, proszę Państwa, że Polacy żyją dzisiaj, żyjemy i kobiety, mężczyźni żyją dłużej, ale też, mimo że żyjemy dłużej, ci
ciągle pozostajemy w zdrowiu krócej. Partnerem kampanii Godny Wybór, przywrócenie wieku emerytalnego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Doradcy przekazują obywatelom informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury. Mówią o zasadach wyliczania jej wysokości. Od 1 lipca we wszystkich oddziałach zakładu będzie doradzało ponad 500 osób. Od 1 października kobiety będą miały możliwość przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni 65. W tym tygodniu planowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Markiem Fuchcińskim i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej. Rozmowy dotyczyć będą konsultacyjnego referendum w sprawie konstytucji. Prezydent poręczył powiedział, że data 11 listopada 2018 roku to najlepszy termin, jeżeli chodzi o organizację referendum.